Po wielu latach oczekiwań wreszcie doczekaliśmy się ważnego momentu, a mianowicie na ostatniej sesji Rady Gminy zdecydowaliśmy o przeznaczeniu środków z budżetu gminy na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu pałacu. Pięknej naszej perełki, która od 2004 roku w zasadzie nie miała określonej funkcji, bo w tymże roku wyprowadziła się szkoła do nowego obiektu i oczekiwał obiekt na jakieś swoje przeznaczenie. Znalazły się środki, żeby można było przygotować dokumentację techniczną. Tą dokumentację techniczną zlecimy firmie projektowej i mam nadzieję, że przy nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 znajdą się środki na rewitalizację tego typu obiektów. Mam te orientacji, którą posiadam, to tego typu obiektów jest niewiele na terenie naszego powiatu czy województwa, więc tym bardziej szanse są większe, żeby ten projekt mógł otrzymać wsparcie zewnętrzne. Budynek ma już określone cele. Miejmy nadzieję, że po jego realizacji uda nam się przenieść do tego budynku Gminne Centrum Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną. Będzie to też siedziba stowarzyszeń. Chcemy zrobić też kilka sal wystawowych, może kilka sal wizytowych, może nawet pokoiki gościnne. To jest obiekt, który posiada 1500 m2, więc możliwości tego typu są. No na pewno będzie wymagał generalnego remontu, co będzie też generowało duże środki. Liczymy, że w okolicach 8-10 milionów na pewno zamknie się ten projekt, ale przy wsparciu zewnętrznym, z udziałem własnym, mam nadzieję, że się uda nam to zrealizować. Pierwszym etapem będzie pałac, kolejnym etapem będzie park. Tu mamy piękną koncepcję już przygotowaną do zagospodarowania parku, więc przygotowanie dokumentacji stricte projektowej nie będzie wiele kosztowało i nie powinno zająć dużo czasu, bo ta koncepcja jest uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, więc będzie na pewno łatwiej przygotować dokumenty i też wystąpić o środki zewnętrzne. Nie wiemy, oczekujemy na decyzje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy czy RPO Województwa Lubelskiego. To jakieś są propozycje dość ciekawe, żeby część środków z funduszy unijnych było dysponowanych na szczeblu powiatów. Jest taka propozycja trafiła do marszałka od pana europosła, więc myślę, że znajdą się jakieś takie rozwiązania, które będą przyznawały środki z klucza takiego normalnego, nie z innego, który teraz jest bardzo modny, tylko z takiego normalnego. Dobry wniosek, dobre pieniądze i na to z całego serca liczę i cieszę się, że wreszcie pałac, który był wielokrotnie pokazywany i ludzie wskazywali mi, że dlaczego się nim nie zajmuję, dlaczego go tak pozostawiłem, ale niestety musimy być świadomi, że to są bardzo, bardzo duże pieniądze i dlatego cieszę się tym bardziej, że pierwszy krok został uczyniony. Ten pierwszy krok wiąże się ze 100 tysiącami złotych, bo o tym wójt nie wspomniał, ale właśnie tak padła podczas tej ostatniej sesji Rady Gminy. Tak, na sesji Rady Gminy przyznano 100 tysięcy złotych na prace projektowe przy budynku pałacu.